Dzień dobry, państwu. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czystej Gospodarki Impaktu pod tytułem Gospodarka na Nowo. Znajdujemy się dziś gościnnie w Ministerstwie Rozwoju, a moim gościem jest pani Olga Semieniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani minister, pomysł obniżenia czasowego podatku VAT dla usług gastronomicznych. Tak, to pomysł, który wyszedł kilka miesięcy temu ze strony biznesu. W ramach dialogu, który prowadzimy od marca ubiegłego roku z ponad 50 gałęziami gospodarczymi, pojawił się w dziale gastronomii właśnie pomysł czasowego obniżenia tego VAT-u gastronomicznego do 5%. To gotowy projekt, który wysłaliśmy do zaopiniowania jako ministerstwo do Ministerstwa Finansów. Został on przeliczony i tak naprawdę leży na stole Rady Ministrów, leży na stole rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tutaj ta decyzja nie została podjęta. Natomiast ja osobiście ten ten pomysł rekomenduję pozytywnie, znając również efektujemy związane chociażby z kosztem tego projektu. Natomiast wydaje przystawał? się, e, szacowane jest to na ponad miliard złotych, e, jeśli chodzi o czasowość ograniczoną do końca tego roku. Mhm. Więc tutaj o te wpływy bylibyśmy mniejsi, e, jeśli to chodzi nie jest o obadę tak astronomiczne. Dla strony, panie, to chyba... Z jednej strony, panie redaktorze, nie jest to dużo, z drugiej strony każdy miliard liczymy e, doskonale, zdając sobie sprawę z obecnej sytuacji, zarówno gospodarczej, jak i tej pewnie w przyszłości, bo nie wiemy jeszcze, ile in geval Pandemii przed nami musimy być zabezpieczeni również pod względem, a raczej przede wszystkim pod względem gospodarczym. A czy podobne pomysły są: a propos innych branż, które pandemia także dotknęła, branża inwentowa na przykład? Proszę pamiętać panie redaktorze, że wszystkie instrumenty, które stworzyliśmy w ramach wsparcia dla gospodarki od marca ubiegłego roku. Mówię tutaj o wszystkich tarczach antykryzysowych, mówię o tarczach dwóch finansowych, bardzo poważnych programach, które musiały mieć akceptację Komisji Europejskiej, jak również tarczy branżowej. To kwota ponad 200 miliardów złotych. Która była kierowana do poszczególnych sektorów. I tutaj branża inwentowa, będąc z nami w stałym dialogu, bo mamy takie spotkania cykliczne co dwa tygodnie, przedstawiała różnego rodzaju pomysły. W ramach tych pomysłów mogą równolegle wykorzystywać zarówno instrumenty z tarczy branżowej, jak i tarczy PFR-u 2.0, która zakończyła nabór wniosków 28 lutego. I tutaj znaczący procent tych środków jest kierowany do branży inwentowej. Na ten moment nie przewidujemy. Tego typu pomysłów w kontekście innych branż, bo wiemy również, że dział gastronomii permanentnie zamknięty już zdecydowanie długo, być może będzie musiał się z tym mierzyć nawet do wiosny. Więc tutaj różnego rodzaju jeszcze projekty wspierające tę branżę przygotowujemy jako resort. No, jest to naturalny efekt tego, że jesteśmy takim adwokatem przedsiębiorców już na wokandzie Rady Ministrów. Nawet do wiosny, czyli jest jakiś pomysł już powoli otwierania branż, w tym branży gastronomicznej? Bardzo często jest to zadawane pytanie, na które tak naprawdę nie mam jasnej odpowiedzi, dlatego że patrząc na 2020 rok, kiedy pierwsze protokoły odmrożeń wprowadzaliśmy w maju, wtedy kiedy właśnie mieliśmy do czynienia z ociepleniem, wtedy kiedy mogliśmy część przedsięwzięć przenieść na otwartą przestrzeń, przestrzeń wydaje się, że rok 2021 może być podobny. Dzisiaj widzimy, panie redaktorze, że musieliśmy wykonać krok w tył. Zamknęliśmy warmi i Mazury, zamykamy za chwilę województwo pomorskie, Niestety w kolejce są kolejne mm, województwa, które odnotowują już nieregularne liczby, a duży, gwałtowny wzrost zachorowań. Stąd te małe kroki regionalne po to, aby powszechnie nie zamykać tej gospodarki, i tam, gdzie jest to możliwe, żeby była ona uwolniona, ale równolegle do tego, oczywiście, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, wszystkie instrumenty w ramach tarczy branżowej będą przedłużane sukcesywnie o te tygodnie, w których przyjdzie nam jeszcze żyć w lockdownie. Wspomniała Pani y, lockdown na warmiach y, na Warmii i Mazurach. Czy jakieś programy dedykowane dla tego regionu lub innych regionów, szczególnie dotkniętych pandemią, teraz są planowane przez Was? Nie, panie redaktorze. Staramy się, aby te narzędzia wsparcia miały system powszechny. Pomimo tego, że wprowadzamy regionalizację w związku z obostrzeniami, to instrumenty w ramach tarczy branżowej będą powszechne dla wszystkich. Województw oczywiście o te kody PKD, czyli te numery działalności gospodarczej, które są w zamknięciu. Warmia i Mazury oczywiście w sposób naturalny może z tych narzędzi, instrumentów w dalszym ciągu korzystać. Tutaj mówię o przemyśle, tutaj mówię o sprzedaży detalicznej, tutaj mówię o hotelarstwie, o turystyce, o branży eventowej, o gastronomii. To są instrumenty, które są skoncentrowane właśnie po to, aby pomagać tym gałęziom w głównej mierze. No właśnie, pytam o, to, o te Mazury, bo jak wiemy, przemysłu tam za bardzo nie ma, natomiast branża turystyczna jest bardzo rozwinięta. Dodatkowo Warmia i Mazury ma. Najwyższe w Polsce bezrobocie, wciąż ponad 10%, mimo ogólno ogólnego średniego bezrobocia w Polsce, całkiem nis niskiego tam. Ponad 10%, dlatego Zdajemy. pomyślałem, że być może jakieś targetowanie byłoby tu wskazane. Zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast proszę pamiętać, że jeżeli chodzi w ogóle o m, komfort, a raczej kondycję danego województwa, to tutaj duża rola jest również jednostek samorządu terytorialnego, których m, tak naprawdę obroty roczne to również jedna trzecia dotyczy samych przychodów własnych, które dana, dany samorząd jest w stanie pozyskać. Stąd Liczymy również na szeroką współpracę w ramach projektów i programów powszechnych, które Rządy Zjednoczonej Prawicy wprowadzają, implementują. Staramy się oczywiście wchodzić w dialog, w dialog bezpośredni z jednostkami samorządu terytorialnego, i tutaj takim efektem tego dialogu jest chociażby program Lokal za Grunt, yy, który jest częścią pakietu mieszkaniowego w związku z dużym procesem, który przed nami. Budową mieszkań. To też dotyczy całej Polski, nie tylko wartości. Oczywiście, Magdy. oczywiście, że tak, mamy podpisane już kilkadziesiąt takich porozumień pomiędzy rządem a jednostkami samorządu terytorialnego właśnie w ramach tego programu lokalu, e, Lokal za Grunt, w którym to właśnie poszczególne firmy deweloperskie będą część mieszkań użyczać na cele społeczne. To taka wspólna solidarność wydaje się, że w czasach pandemii. W gospodarce bardzo potrzebna. Mhm. Wspomniała pani e, program Lokel za Grunt. Ja bym chciał trochę wybiec e, w przyszłość niedaleką e, pewniej porozmawiać o nowym ładzie, w prasie pojawiają się już przecieki, czego będzie dotyczyć i zdaje e, się, że największe emocje e, wczoraj już spódził przeciek oko prez, że rząd planuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. Dziś dziennik Gazeta Prawna napisał, że może to być nawet 36 tysięcy, ale dla tych najmniej zarabiających. Czy może nam Pani coś więcej o tym powiedzieć? To nie moja rola, aby mówić konkretnie z czego i z jakich komponentów będzie się składał polski nowy ład premiera Mateusza Morawieckiego. Jak sama nazwa wskazuje, to premier Morawiecki będzie to przedstawiał. Natomiast faktycznie wycieki medialne, dziennikarskie mówią tutaj o kwocie wolnej od podatku, jak również o dodatkowym programie stworzonym dla samych emerytów w kontekście emerytury nieopodatkowanej. Za wcześnie, Panie redaktorze, aby mówić o szczegółach. Myślę, że już niebawem, bo marzec to ten miesiąc, w którym została. Zapowiedziana inauguracja tego programu Polskiego Nowego Ładu. Zostanie to przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego. Niewątpliwie mogę powiedzieć, że nowy ład Morawieckiego składa się z dwóch obszarów. Po pierwsze, gwarancja i zabezpieczenie tego, że projekty społeczne będą kontynuowane. Te wszystkie, które zostały wdrożone w 2015 roku. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na rodzinie, ale również na seniorach, po to, aby te dysproporcje finansowe starać się wyrównywać. To, czego nie robili nasi poprzednicy, którzy teraz nazywają się totalną opozycją. A w drugiej kolejności, oczywiście, pakiet proinwestycyjny. Polski Nowy Ład jest uzupełnieniem Krajowego Planu Odbudowy środków unijnych, które mam nadzieję, że trafią do Komisji Europejskiej na przełomie maja, czerwca tego roku. Jak pan redaktor doskonale wie, obecnie trwają konsultacje. Do 2 kwietnia spotykamy się i konsultujemy ten program z poszczególnymi środowiskami. Chciałbym poznać pani opinię na temat w przecieków, które mówią, że rząd planuje zwiększyć progresję podatkową w Polsce. To znaczy, żeby ci bogaci zapłacili trochę więcej podatku, ale w zamian ci biedniejsi zapłacili troszkę mniej. To może zacznijmy od początku. Nikt nie lubi płacić podatków, ale wiadomo, że musimy te podatki płacić, każdy proporcjonalnie do swoich przychodów. Tak naprawdę kilka tygodni temu bardzo mocno, bardzo duży wydźwięk w przestrzeni Publicznej miał temat podatku reklamowego. Tutaj Ministerstwo Finansów prowadzi również taki stały dialog z poszczególnymi firmami, które będą zobowiązane do tego, aby ten podatek w jakiejś formie oczywiście uiszczać. Mamy nadzieję, że dzięki tym konsultacjom uda nam się dojść do wspólnego konsensusu. Panie redaktorze, no to jest tak, że w czasie pandemii doskonale wiemy, że te środki finansowe i ten budżet. Nie jest tworzony z naszych marzeń, nie jest tworzony z naszych życzeń, tylko musi być skonstruowany w sposób solidarny. Czyli w przypadku, kiedy mamy różne klasy społeczne, różne grupy społeczne i mamy również tych, o których troszczymy się najbardziej, bo rządy Zjednoczonej Prawicy w swoim programie zawsze przewidują wsparcie tych, tych najbardziej potrzebujących. Mówię tutaj o seniorach, emerytach, mówię tutaj o osobach niepełnosprawnych, mówię tutaj o rodzinach, o rodzinach wielodzietnych. I tutaj staramy się, aby te środki finansowe były do nich. Kierowane tak, aby wyrównywać te szanse, chociażby wśród młodych, później do wystartowania na odpowiednie uczelnie, na studia. Ale jednak progresji podatkowej nie zmniejszyliście, nie, nie wprowadziliście przez tutaj, ostatnie pięć lat. Tutaj staramy Czy się oczywiście, jest... być może znajdzie się to, panie redaktorze, mhm. w Polskim Nowym Ładzie, nie chcę tutaj wybiegać w przyszłość, ale na pewno nie chcemy tutaj nikogo w żaden sposób skrzywdzić. Wydaje się jednak, że w tym czasie pandemii ta wspólna odpowiedzialność i solidarność i to, co jest w innych krajach europejskich, już o takim dużym poziomie zaawansowania gospodarczego, no to wydaje się, że to powinno być również wprowadzane w Polsce i od tego będzie między innymi krajowy plan odbudowy, który pragnę przypomnieć zakłada w sobie bardzo szeroki pakiet proinwestycyjny związany z twardymi projektami infrastrukturalnymi, związanymi z miksem energetycznym, z Green Dealem, ale również z bardzo ważnym elementem życia naszego dzisiaj, czyli transformacją cyfrową. Wspomniała Pani o inwestycjach chętnie pociągnę ten temat. W Polsce jednym z takich wskaźników makroekonomicznych, które mają się nie za dobrze, jest wskaźnik inwestycji prywatnych, który w zeszłym roku spadł do najniższego w historii. I on oczywiście spowodowała to pandemię, natomiast on spadał już od jakiegoś czasu, od kilku lat. W jaki sposób rząd planuje pobudzić te inwestycje prywatne? prywatne, bo w tym przypadku nie wystarczą pieniądze z Unii, nie wystarczą pieniądze na inwestycje z samego rządu, z samego budżetu państwa. Trzeba tutaj wprowadzić jakieś zachęty. Jednym z departamentów, w którym pracujemy jest, w naszym ministerstwie jest Departament Rozwoju Inwestycji. Mówimy tutaj o poszczególnych wygaszających specjalnych strefach ekonomicznych, bo w, w ślad za nimi w 2018 roku została wprowadzona i przyjęta ustawa o polskiej strefie inwestycji. I tutaj polską strefę inwestycji dzielimy na poszczególne oczywiście regiony, które zachęcamy. Pod względem firm prywatnych, krajowych, ale również zagranicznych, do tego, żeby inwestowały. Ja na prośbę pana premiera Mateusza Morawieckiego prowadzę ewaluację projektu tarcz wszystkich antykryzysowych finansowych w terenie. Spotykam się z poszczególnymi wojewodami, spotykam się z firmami. Ostatnio gościłam u Wojewody Małopolskiego, z którym to z kolei spotkałam się z firmą niemiecką, która chciałaby. Prowadzić bardzo szeroki projekt, zwiększyć liczbę osób zatrudnionych tutaj w kraju, poszerzyć swoje możliwości. Do tego właśnie są tworzone różnego rodzaju kryteria jakościowe, ilościowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i staramy się je uelastyczniać. Oczywiście dodatkowo wchodzi tutaj temat paszportu strategicznego inwestora, projekt, który jest gotowy, przygotowany przez nasz resort we współpracy z paih Projekt dotyczy różnego rodzaju udogodnień i szybszy, szybszy, szybkiej ścieżki dla. Inwestorów zagranicznych, którzy zapewnią dodatkowe miejsca pracy, minimum tysiąc nowych miejsc pracy i którzy zmagają się z różnego rodzaju barierami administracyjnymi, które występują w każdym kraju. Mhm. I które jesteśmy minister, w stanie Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce akurat są na dość wysokim poziomie. Natomiast ja mówię o zachęceniu polskich inwestorów. Bo no to, to tutaj, bo to to tutaj, tutaj panie redaktorze, do tego problem. również zmierzałam, jeżeli chodzi o te kryteria jakościowe, czas pandemii mocno poturbował gospodarkę, również niestety poturbował małe i średnie firmy, a sektor MŚP My polscy producenci. Stąd zdecydowaliśmy się na to, aby przez najbliższe dwa lata przeprowadzić obniżkę kryteriów związanych z przystąpieniem do polskiej strefy inwestycji, tym samym uzyskania e, różnego rodzaju atrybutów i możliwości do tego, żeby w Polsce e, inwestować i jednak rozwijać tę e, swoją polską firmę. W tym wszystkim jeszcze mamy zalążek i element związany z transformacją cyfrową, czyli środkami finansowymi, które będą w stanie usprawnić funkcjonowanie tych polskich firm, jak również przeprowadzić szereg szkoleń. Pozwalających na to, aby z tych wszystkich nowinek technologicznych, jak to często jest komentowane, przedsiębiorcy polscy mogli korzystać. Mm -hmm. e, Pani minister, a jak wygląda? Wiemy, że mamy. Niskie bezrobocie. Ostatnio Eurostat podał, że według innego wskaźnika niż GUS najniższe w Unii Europejskiej. Natomiast jest ten problem regionalny, o którym wspomniałem wcześniej. Ta warmia i Mazury nieszczęsna, która ma trzy razy wyższe bezrobocie niż, niż województwo z najniższym bezrobociem. Tutaj czy rząd planuje jakieś programy, żeby wyrównywać te, te różnice tutaj. Oczywiście nie wybudujemy nagle fabryk wśród jezior na Mazurach, prawda? Może jakieś. Panie redaktorze, pragnę przypomnieć, że oczywiście, jeżeli chodzi o wyniki Eurostat, w związku z bezrobociem one są bardzo satysfakcjonujące, ale proszę pamiętać, że w ubiegłym roku powstał projekt rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To projekt również premiera Mateusza Morawieckiego, którego zadaniem było właśnie to, o czym Pan mówił, czyli wyrównanie tych dysproporcji finansowych w poszczególnych regionach, czyli większą liczbę środków kumulowaliśmy w tych biedniejszych regionach. Za co opozycja nas bardzo mocno atakowała, twierdziła, że przyznajemy swoim środowiskom zjednoczonej prawicy te środki. No właśnie nie staraliśmy się, aby te środki nie szły tylko i wyłącznie do dużych miast, bo tutaj na przykład Warszawa się odzywała bardzo często i mówiła, dlaczego tak mało tych środków uzyskaliśmy. No właśnie dlatego, żeby przekazać większą część tych środków, chociażby dla Warmii Mazur czy. Dolnego Śląska, gdzie też te środki są zasysane bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie. Rządowy fundusz inwestycji lokalnych cieszył się bardzo dużym popytem. Odzywali się nas samorządowcy w wojewodowie. Wydaje się również, że kontynuacja tego już na poziomie środków europejskich i środków krajowych, z możliwością wykorzystania je przez jednostki samorządu terytorialnego, to ten kierunek na kolejne lata, jak nie na dekadę. Mhm. Bardzo dziękuję Pani Minister za rozmowę. Moim gościem była Olga Samieniuk, wiceminister rozwoju.